Korea Północna kradnie kryptowaluty. Raport ONZ. Korea Północna kradnie kryptowaluty. Z raportu ONZ wynika, że rząd w Pjongjang na dużą skalę kradnie kryptowaluty, aby sfinansować swoją broń jądrową i programy rakietowe. Wirtualne waluty o łącznej wartości około 316 milionów dolarów, 262 milionów euro, zostały skradzione tylko w okresie od 2019 roku do listopada 2020 roku. To wnioski z raportu ONZ przygotowanego przez panel ekspertów dokonujących przeglądu sankcji wobec Pjongjangu. Dokument stwierdza, że przywódcy Korei Północnej wykorzystują pieniądze do rozwoju swojego programu nuklearnego i rakietowego. W tym celu między innymi hakowano systemy instytucji finansowych. Korea Północna zatrudniła tysiące hakerów, aby włamywali się do instytucji, firm i kont naukowców w Korei Południowej i na całym świecie. Z raportu wynika, że ich zadaniem było wygenerowanie nowych środków dla północno-koreańskiego budżetu w obliczu sankcji nałożonych na ten kraj. Tamtejszy przywódca Kim Jong-un na paradach wojskowych w październiku i styczniu prezentował nowe typy pocisków oraz wyraził zamiar zwiększenia arsenału nuklearnego swojego kraju. Eksperci ONZ zajęli się w raporcie m.in. atakiem hakerskim z września 2020 roku, który umożliwił kradzież kryptowalut o wartości 233 milionów euro. Kolejny atak miał miejsce w październiku, skąd posiadaczy kryptowalut zniknęło wtedy w sumie 19 milionów euro. Potencjał hakerski Korei Północnej został po raz pierwszy zauważony w 2014 roku. Doszło wówczas do ataku na Sony Pictures Entertainment w odwecie za satyryczny film The Interview, w którym Kim został wystawiony na pośmiewisko. Pjongjang jest również podejrzany o kradzież 67 milionów euro z Banku Centralnego Bangladeszu i około 50 milionów euro z tajwańskiego banku Farah Stern International w 2017 roku. Kraj ten został również obwiniony za globalny cybernetyczny szantaż za pomocą oprogramowania Vanadis. W 2017 roku setki tysięcy komputerów zostało nim zainfekowanych. Korea Północna zaprzecza wszelkim zarzutom dotyczącym cyberataków.